Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę dzisiaj do Was z kupką pięciu książek. Książek, których przewodnim tematem jest rodzina i więzy rodzinne. Zaczniemy od takiej, którą objęłam swoim patronatem medialnym, a zdarza się to dosyć rzadko. Jej autorem jest Przemysław Borkowski, a tytuł to Noc poślubna. I już Wam opowiadam o autorze. Autora być może kojarzycie z telewizji, ponieważ jest członkiem kabaretu Moralnego Niepokoju, a jednocześnie jest bardzo utalentowanym autorem książek kryminalnych. Stworzył między innymi trzytomową serię z psychologiem Zygmuntem Rozłuckim. Musiałam sobie przeczytać, bo nie mam zupełnie pamięci do nazwisk. Bardzo mi się ta seria podobała, ale ona już chyba jest skończona. Tworzy także serię książek z Gabrielą Seredyńską, która jest prokuratorem i rozwiązuje sprawy kryminalne. To, co Wam pokazuję, to są okładki tych książek. Myślę, że ten cykl jeszcze nie jest zakończony i jeszcze autor do niego powróci. Noc poślubna wydaje się być takim pojedynczym strzałem. Książką, która zaczyna się i kończy w tym jednym tomie. Noc poślubna, wydawałoby się, że romans, prawda? Ale nie. Jest to połączenie thrillera, książki grozy z kryminałem. Wszystko dzieje się w ciągu jednego wieczoru. Wieczoru, kiedy ma odbyć się wesele nowożeńców Justyny i Kamila. Państwo młodzi zamówili dom weselny z dala od miasta, trzeba tam dojechać. Skusiła ich oczywiście dość niska cena, ale także oferta, którą zaproponował właściciel. Wszystko zaczyna się psuć już w momencie, kiedy przyjeżdżają na miejsce. A już nawet po drodze Kamil zastanawia się, czy powinien powiedzieć Justynie, że las wokół tego domu weselnego, tej sali weselnej, nazywany jest Lasem Wisielców. Ale postanawia zachować tę informację dla siebie, ponieważ nie chce swojej młodej żonie psuć imprezy weselnej, na którą tak bardzo czekała. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy na weselisku pojawia się dawno zaginiony, dawno niewidziany ojciec Justyny. Ojciec, który opuścił ją i matkę, kiedy ona była jeszcze bardzo mała i nigdy więcej się nie pojawił. Wyjechał na zachód, żeby tam zarabiać pieniądze. Ale zjawia się na weselu. I co bardzo dziwne, od pierwszego momentu czuć wrogość pomiędzy dwoma teściami. Ojciec Justyny i ojciec Kamila ewidentnie się znają i nienawidzą. Pan młody postanawia dowiedzieć się, co sprawiło, że ci dwaj mężczyźni czują do siebie taką wielką niechęć, pogardę i wrogość. I to śledztwo prowadzi podczas swojego wesela, co oczywiście bardzo nie podoba się pannie młodej, która z tej rozpaczy, która z tego zniechęcenia zaczyna podrywać świadka. Także jak widzicie, wszystko tutaj jest na opak. A sama książka opowiada o tajemnicy rodzinnej, która była tak głęboko zakopana, że potrzeba bardzo wielu wysiłków, aby ją odkopać i dowiedzieć się, co doprowadziło do kulminacji zdarzeń, która ma miejsce na weselu młodych ludzi. Bardzo Wam tą książkę polecam. Czytać to błyskawicznie. Nie dlatego, że to lekka, miła i przyjemna powieść, lecz dlatego, że tak dużo się tutaj dzieje. Mamy tutaj takie barwne sceny, które oddziałują na wszystkie nasze zmysły. Na zmysł wzroku, słuchu, zapachu. Mamy tutaj takie sceny, których naprawdę długo nie zapomnę. A sama zagadka kryminalna także jest bardzo ciekawa. Także polecam Wam Noc poślubną, ale także inne książki tego autora, o których wspominałam na początku filmu. Kolejna książka to coś dla osób o pięknym uśmiechu. Dlatego, że Mika Nousiainen
napisał powieść, która jest bardzo zabawna i nosi nazwę Korzenie. Te zęby i uśmiechy na okładce to nie przypadek, ponieważ jednym z bohaterów jest stomatolog. Już Wam opowiadam, o czym jest ta książka. To książka po pierwsze o stomatologu, ale przede wszystkim jest to książka o szukaniu swoich korzeni. Tutaj mamy dwóch głównych bohaterów, którzy są przyrodnimi braćmi. Kiedy się po raz pierwszy spotykają, są dorosłymi mężczyznami. Jeden pracuje jako copywriter w agencji reklamowej i ma problemy z zębami. Ten drugi prowadzi dobrze prosperującą klinikę dentystyczną. No i spotykają się na fotelu dentystycznym. Pacjent zagaja rozmowę, ponieważ obaj panowie noszą to samo nazwisko. Zagaduje i okazuje się, że rzeczywiście mogą być przyrodnimi braćmi, ponieważ ich ojciec miał w zwyczaju porzucanie swoich partnerek, swoich żon, kiedy dzieci jeszcze były malutkie. Panowie zaprzyjaźniają się, choć ta przyjaźń wcale nie jest łatwa. Copywriter jest ekstrawertykiem, który z łatwością nawiązuje przyjaźnie, który ma gadane. Natomiast stomatolog jest introwertykiem, bardzo zamkniętym w sobie, z wieloma ograniczeniami, który najbardziej lubi swoją pracę, ponieważ tam czuje się najbezpieczniej. Ale kiedy pierwsze lody zostają przełamane, bracia postanawiają odszukać ojca i wyruszają w podróż. Najpierw jest to podróż, która prowadzi ich przez kraj, czyli przez Finlandię, ale bardzo szybko wyjeżdżają do Szwecji, a potem jeszcze dużo, dużo dalej i co krok spotykają ślady bytności swojego niewiernego taty. Bardzo fajne dialogi, naprawdę sporo się przy tej książce uśmiechałam, a nawet śmiałam. A jednocześnie jest to taka książka, która pokazuje, jak ważna w naszym życiu jest rodzina. Nawet taka, o której nie mieliśmy pojęcia, rodzina odzyskana po latach. Także jeżeli lubicie takie ciepłe książki, to jak najbardziej czytajcie. Świetna teraz na wakacje, na leżaczek, na wyjazd. Dużo uśmiechu gwarantowane. Kolejna książka to jedna z najlepszych, jakie przeczytałam w tym roku. Jest bardzo nieduża, zobaczcie, to jest takie przecineczek. Tytuł Wściekłe suki. Autorką jest Dalia de la Cerda. I jest to książka, która opowiada o Meksyku. Zawarte są w niej opowiadania. I tak, ja też o tym wiem, pamiętam, że nie przepadam za opowiadaniami, ale te tutaj, niektóre z nich przynajmniej łączą się w pewną większą całość, ale nawet gdyby tak nie było, to one mają tak silną wymowę i tak bardzo zapadają w pamięć, że zupełnie nie przeszkadzało mi to, że czytam opowiadania. Ponieważ, jak pewnie pamiętacie, mój największy zarzut zazwyczaj do opowiadań jest taki, że nie jestem w stanie zżyć się z bohaterami, wcielić się w ich skórę, współodczuwać z nimi, ponieważ po chwili znikają i ja już o nich nie pamiętam. Tutaj jest inaczej. Bohaterki, bohaterowie tych opowiadań, tej książki naprawdę zapadają głęboko w pamięć. To jest książka o kraju, w którym życie kobiet ma bardzo niewielką wartość. Meksykanki bardzo często padają ofiarami swoich partnerów, zostają nie tylko pobite, ale bardzo często także zabijane. To państwo przyzwala na przemoc wobec kobiet. Nie tylko partnerów, lecz także obcych osób, które mają ochotę zabawić się z kobietą. A jednocześnie jest to państwo silnych kobiet. Kobiet, które mają za sobą całą armię. Armię nielegalną, ponieważ należą one do narkobiznesu. One silną ręką prowadzą gang, mafię trudniącą się sprzedażą nielegalnych substancji. I to jest książka właśnie o zderzeniu kobiet z dołu drabiny społecznej z tymi, które znajdują się na górze drabiny społecznej.
poznajemy sytuację jednych i drugich. Możemy się w nią wczuć, możemy polubić bądź znielubić bohaterki. Bardzo mocna, świetna książka. Czytajcie koniecznie. Następna książka z kolei znowu sprawiała, że często się uśmiechałam. Chociaż absolutnie nie tego się spodziewałam po pierwszych rozdziałach. Mowa o Juno Anny Dziewit-Meller. Ta książka rozpoczyna się scenami, w których dowiadujemy się, że ojciec dwóch córek jest na łożu śmierci, jest bardzo poważnie chory i tak naprawdę to kwestia kilku dni, tygodni, kiedy mężczyzna umrze. I siostry mają zupełnie inny stosunek do śmierci czy zbliżającej się śmierci ojca. Jedna z nich pracuje naukowo, próbuje pisać książkę, cały czas jest zagrzebana w pracy, ciągle albo coś czyta, albo coś pisze, albo sprawdza. Jednocześnie jest matką oraz żoną. Druga jest żoną, ale nie ma dzieci, a jej praca to udzielanie się w mediach społecznościowych. Wiem, jak to brzmi, ale to jest poważna praca, która zajmuje sporo czasu i przy której nie można pokazywać swoich słabości. I obie te siostry zupełnie inaczej podchodzą do problemu chorego ojca. To jest historia o rodzinie, właśnie o tych siostrach, o ich mężach, o ojcu. Bardzo pięknie napisana, świetnych narratorów wybrała sobie autorka. Nie będę Wam zdradzała, kto to, ale kiedy się dowiedziałam, to naprawdę parsknęłam śmiechem. Jest to książka o żałobie, ale także o tym, jak rodzina może wesprzeć i jak rodzina może dokopać człowiekowi. Koniecznie czytajcie, to są takie książki, które pokrzepiają na duchu i niosą bardzo takie pozytywne przesłanie, a jednocześnie pokazują, że o poważnych sprawach można pisać w lekki sposób. I ostatnia książka to powieść nie najnowsza, powieść nagrodzona wiele lat temu Nagrodą Bookera. Autorką jest kanadyjska wieczna pretendentka do Nagrody Nobla Margaret Atwood. Tytuł to Ślepy zabójca. Ja tę książkę zaczęłam czytać wiele lat temu po angielsku. Zaczęłam też, zdaje się, słuchać audiobooka po angielsku, ale coś mnie od tej książki oderwało, coś sprawiło, że nie chciałam dalej słuchać. I już teraz wiem, co. Teraz, kiedy udało mi się całą tę książkę przesłuchać po polsku, już wiem, co mi się nie podobało. I zaraz o tym Wam opowiem. To także opowieść o rodzinie, o siostrach, a jakże. Jedna z sióstr jest już starszą panią, jest już babulinką, która jest bardzo samotna, ale wspomina swoją młodość i dzieciństwo, kiedy dorastała z młodszą siostrą, która w wieku 20 kilku lat popełniła samobójstwo. I ta młodsza siostra, zanim umarła, napisała książkę, którą jej siostra po jej śmierci wydała. I młodsza siostra samobójczyni zyskała za sprawą tej książki pośmiertnie dość dużą sławę. I teraz kobieta zbliżająca się do kresu swojego życia postanawia opowiedzieć całą tę historię w sposób uczciwy, nie przemilczając niczego i nie zmieniając faktów. Okazuje się, że wiele rzeczy było zupełnie innymi niż wszyscy sądzili, że całe jej życie tak naprawdę oparte było na kłamstwie, na przeinaczeniach, na oszustwach. Bardzo fajna książka. Naprawdę warto przebrnąć przez te pierwsze rozdziały, które prawdopodobnie Was zahamują, tak jak i mnie, ponieważ w tych pierwszych rozdziałach dość gęsto pojawiają się fragmenty właśnie tej powieści, którą napisała młodsza siostra. A jest to powieść z rodzaju science fiction, czyli
No nic nam się tam nie lepi, nie wiadomo o co chodzi przez dłuższy czas. Dopiero później mniej więcej zaczynamy jarzyć, o co chodzi w tej powieści, jaki jest jej cel w tej całej książce. Także nie zrażajcie się, czytajcie dalej, bo jest to kawał bardzo dobrej literatury, która jest poruszająca, która pięknie opowiada o życiowych problemach, ale także o sytuacji kobiet na początku XX wieku, kiedy musiały być posłuszne swoim ojcom, a potem swoim mężom. I pod koniec życia czują, że przegrały swoje życie. Także polecam Wam tę Margaret Atwood. To jest bardzo dobra książka i dużo czytania. I to by było na tyle. Przedstawiłam Wam 5 książek, w tym mój patronat. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nich taką, którą będziecie chcieli przeczytać jeszcze w te wakacje. A jeżeli już którąś z nich znacie, to napiszcie mi, jak Wam się podobała. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Pa, 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 pa.